Nazywam się Krzysztof Smolnecki, jestem koordynatorem Kongresu Nowej Prawicy na Makroregion Wschód, obejmujący również Lubelszczyznę i jesteśmy tutaj z okazji wznawiania działalności oddziału lubelskiego, tutaj pod egidą pana Konrada Szewczuka, prezesa regionu, oraz pana Adama Skowrońskiego, tutaj szefa organizacji lokalnej. I przed spotkaniem chciałbym poinformować, że pan Konrad puści w obieg taką listę i byśmy prosili państwa, tych chętnych, którzy chcą pozostać z nami w kontakcie, aby wpisali swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, a po spotkaniu będą do wypełnienia deklaracje członkowskie Kongresu Nowej Prawicy oraz deklaracje sympatyków, tak? Nie wszyscy chcą od razu rozpoczynać działalność polityczną, także zapraszamy już po spotkaniu, a teraz oddaję głos głównemu panu przewodniczącemu. Proszę państwa, jesteśmy na wyższej uczelni, jest prosty algorytm. Algorytm jest taki, kto ma z lewej swojej strony wolne miejsce, przesuwa się w lewo. Bardzo proszę, dobrze? Kto ma z swojej lewej strony wolne miejsce, się przesuwa. Tak, bo ludzie wchodzą z prawej, do końca, do oporu. O właśnie, bardzo prosimy. Bardzo prosimy i zrobić się miejsce, bo ludzie wchodzą, będą jeszcze wchodzili i muszą gdzieś usiąść. To właśnie, proszę, zrobiło się te 20 wolnych miejsc, akurat tyle osób wejdzie. O, świetnie, proszę państwa, dziękuję za sprawne wykonanie tego. Proszę państwa, żyjemy, jak wiadomo, w kraju, się różnie nazywa, socjalistycznym, faszystowskim, prawda, różne tutaj są określenia. Ja osobiście wolę faszyzm od socjalizmu. Faszysta to jest taki socjalista, który odrzucił większe głupoty socjalistyczne i zwłaszcza w dziedzinie obyczajowej. Także zdecydowanie wolę. No, każdy chyba woli faszystę Mussoliniego od socjalisty Adolfa Hitlera, prawda? Czy Kwaśniewskiego, powiedzmy. Prawda? To są socjaliści, to był faszysta. Tam jak raczej ludzi nie zabijano, Piłsudski był faszystą. Też no, zginęło parę osób raptem. Także to jest lepszy usług niż socjalizm. Z całą pewnością. Niewiele, ale zawsze. My wszelako, jak wiadomo, nie lubimy żadnych czerwonych, ani ci to są brunatni, amarantowi, różowi, pomarańczowie, prawda, pomsowi i inni tacy. My uważamy, że dobry czerwony to bardzo czerwony i wdawanie się w szczegóły jest bez sensu. Jesteśmy partią prawicową i przez prawicę rozumiemy ludzi, którzy wyznają podstawową zasadę naszej cywilizacji, volenti non fit in iure, to podstawa prawa rzymskiego, chcącemu nie dzieje się krzywda. Czyli mówiąc po naszemu, każdy jest kowalem własnego losu. Na każdym kroku ta zasada jest negowana. Na przykład mówi się, że trzeba zakazać palenie marihuany. No palenie o marihuany, jest tam marihuana, tam parę procent ludzi jest tym zainteresowanych, ale patrzmy na sprawy ważniejsze. Idę sobie, jadę do apteki, prawda? I kupuję sobie lek, wychodzę, załóżmy, że mi zginął, że mi wypadł z kieszeni i zniknął, nie mogę wrócić i sobie kupić. Muszę iść do lekarza po receptę i z tą receptą pójść dopiero do apteki, zapłacić za wizytę albo ostać 2 tygodnie w kolejce, prawda? Traktuje się mnie jak debila, jak idiotę kompletnego, jak bydlę, które nie jest w stanie podjąć decyzji, czy kupić sobie lek, czy nie, bo wszyscy się boją, że jak ja wejdę do apteki, to od razu kupię całą półkę leków, prawda, od razu zeżrę i padnę trupem. Logicznym oczywiście konsekwencją tego stanowiska byłoby, żeby ludzie, przecież każdy dostaje wsiadkę, teraz mu całą zjeść naraz, jeśli umrze, więc żeby każdy codziennie rano przejść do apteki i pod okiem aptekarza jedną pigułkę, prawda, czy dwie pigułki połykał tyle, ile lekarz zaleci. Jak się nie ma do czego zaufania. Otóż, proszę państwa, to jest podstawowa sprawa. Czy nas się traktuje jak dorosłego mężczyznę, czy nas się traktuje jak bydlaka? Otóż to społeczeństwo traktuje nas, to państwo traktuje nas jak bydlaków. Polska jest pod okupacją państwa chyba gorszego niż Mussolini czy inni. Przecież czegoś takiego nie było w dziejach ludzkości. Żeby nie można było sobie kupić lekarstwa w aptece. Przecież 100 lat temu każdy sobie mógł pójść do apteki, nawet nie 100, mniej,
pójść do apteki, kupić sobie lekarstwo, prawda, kupić sobie ten arszenik. Jak chcecie Państwo kryminały Agaty Christie, to ćwierć z nich opiera się na tym, że babcia poszła do aptekarza, kupiła sobie arszenik, że otuć szczury, prawda, siostrzeniec wygra ten arszenik, to kogoś tam otuć, prawda? Otóż można było nawet kupić arszenik, oczywiście, o ile aptekarz go sprzedał, bo to był jego arszenik i mógł go sprzedać albo nie sprzedać. Prawda? Był wolny człowiek w wolnym kraju, patrzył komu sprzedaje. Otóż, proszę Państwa, to jest normalny kraj. A my żyjemy w kraju ciężko chorym, gdzie dzisiaj nie możemy zdecydować o niczym. Musimy się pod przymusem ubezpieczyć, bo wiadomo, że nas właściciel, prawda, państwo, wie lepiej od nas, że powinniśmy się ubezpieczyć. Prawda? To jest sprawa podstawowa. Są ogromne pieniądze. Wiadomo, że tu chodzi o pieniądze, wiadomo, że chodzi o pieniądze, prawda? Oni te pieniądze rozkradają. Ten fundusz emerytalny, który na który składały się pieniądze naszych przodków, są dawno rozkradzione, już pieniędzy dawno nie ma. Są zmarnowane, rozkradzione. Część poszła na przekupienie wyborców, na przykład przed wyborami obniżano wiek emerytalny do tam 55 lat, czy ileś, prawda, żeby ci zagłosowali. No więc, czyli nasze pieniądze zostały wydane na innych ludzi. No w ten sposób, proszę Państwa, to wszystko działało. Także popatrzmy na nasze dzieci. Państwo, jesteście młodzi, dopiero będziecie mieli swoje dzieci. Ale sobie nie zdaje sprawy, że nie będziecie ich mieli. Nie będziecie mieli żadnych dzieci. Dawniej ludzie mieli dzieci. Dzisiaj dzieci są państwowe. Ludzie dzisiaj nie rodzą dzieci, dzietność spada drastycznie, ponieważ ludzie wiedzą, czują to, że nie rodzą dzieci sobie, tylko państwu. Dawniej człowiek miał dziecko po to, żeby na starość ktoś się nim zaopiekował. Ludzie mieli dzieci, mieli dużo dzieci i starali się, żeby te dzieci były dobrze wychowane. No i tyle. To była taka normalność. Natomiast dzisiaj nie mamy w ogóle dzieci. Proszę spróbować dać dziecku klapsa, przekonacie się Państwo, że pójdziecie do więzienia za naruszenie tyłka własności państwowej. Dokładnie tak. Dzisiaj Państwo decyduje o tym, kiedy szczepić moje dziecko, czy chcę, czy nie chcę, muszę je zaszczepić, grozi mi 10 tysięcy grzywny, a jak nie pójdę z nim, to drugie 10 tysięcy grzywny, prawda? I Państwo lepiej wiecie, że moje dziecko będzie zaszczepione, mimo że, powiedzmy sobie, na przykład Świadkom Jehowy, ich religia nie pozwala na szczepienia. No ale, przepraszam, ale ludzie mogą na przykład uważać, że jak ja mam 6 dzieci, to ja wolę, żeby mi 3 zmarła na chorobę, a 3 była bardziej odporna, bo sama wyrobiła sobie odporność. Prawda? Na przykład, mam takie prawo czy nie? To są moje dzieci. Otóż nie, proszę Państwa, nie mam takiego prawa. Dzieci są państwowe i Państwo o tym decyduje. Państwo decyduje o tym, do jakiej szkoły chodzą moje dzieci, nawet w szkołach tzw. prywatnych, program jest zatwierdzany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. To jest coś nieprawdopodobnego, że człowiek musi posłać dziecko do szkoły, który się uczy czegoś, czego ten człowiek by nie znosił. Pomijam takie rzeczy, że się uczy homoseksualizmu, nie wiem, na przykład od przedszkola już. I nie wiem, Państwo wiecie, że są rodziny, na przykład na wyspie Wight w Anglii, gdzie akurat jest lekarzem, jest nasz były członek, który zarabiał w Polsce 2,5, a tam zarabiał 25 tysięcy funtów. Tam jest ordynatorem. I on mówi, że tam w tej chwili się osiedliło już kilkanaście rodzin niemieckich, które uciekły z Niemiec, tylko dlatego, żeby nie posyłać dzieci do reżimowej szkoły. Nawiasem mówiąc, ustawa, która nakazuje posyłać dzieci do państwowej szkoły, pochodzi z 1938 roku, wiadomo przez kogo została napisana, podpisana i wydana. W Ameryce jest jedna rodzina, która chodziła o azyl polityczny i dostała ten azyl. Dostała azyl polityczny, uciekając z Niemiec. W tej chwili trwają starania Republiki Federalnej Niemiec, żeby rząd pana Obamy obalił tę decyzję o tym, żeby ci pasem tę rodzinę wydalić do Niemiec. Tak samo jak Hitlera. Znaczy nie zdaje się sprawy z tego, co się dzieje w tej chwili na świecie. To jest złota klatka, to jest klatka. I my musimy robić, co nam Pan każe. Raz na 4 lata możemy sobie wybrać Pana. Jak wybierzemy sobie Pana Palikota, to w szkołach będzie zakaz nauczania religii. Jak sobie wybierzemy Pana Kaczyńskiego, to będą 4 godziny religii dziennie, prawda? Ale istota problemu, że to Pan decyduje o tym, czego się uczy moje dziecko, a nie ja, zostaje niezmieniona. I Kongres Nowej Prawicy ma w nosie, czy jest Palikot, czy Kaczyński. Na co nam chodzi o to, żeby nie było Pana. Wtedy w jednej szkole będzie religia, a w drugiej nie. W jednej będzie matematyka, a w drugiej będzie mało matematyki, albo ich w ogóle. Prawda? Dlaczego? A dlaczego mam się jednak? Dlaczego w każdej szkole ma być uczyć tego samego? Nie w jednej szkole uczą, że Mickiewicz wielkim poetą był, a Kraśnicki był grafomanem, a w drugiej odwrotnie. Dlaczego mam być jednakowo?
Mam ci różnorodność. Nie rozkwita 100 kwiatów, prawda? Kiedyś było takie hasło. Dzisiaj wszystko ma być jednakowo. Unia Europejska mówi o różnorodności, a ta w praktyce likwiduje każdą odrębność. Cokolwiek jest różne od sama, musi być wyrównane. Bo to jest idea socjalizmu. Państwo zdali sobie sprawę, w czyich łaskach obecnie jesteśmy. Myśmy zgodzili się na Anschluss do Unii Europejskiej i powiedzmy sobie kilka słów o to, kto rządzi tym państwem. Bo teraz już państwem jest Unia. Od 1 grudnia 2009 jesteśmy już tylko Eurostanem. Jak ktoś mógłby przywrócić karę śmierci, no mówią, że nie, bo Unia nie pozwala. No, nie mamy już suwerenności. Suwerennym jest Unia. My mamy tylko autonomię, o której zakresie możemy dyskutować. Nie jesteśmy już, zdaje się sprawę. Kiedy Polska walczyła o suwerenność, ludzie walczyli o to, bili się, dali życie, dzisiaj sprzedaliśmy suwerenność za 200 zł od hektara, mniej więcej. Za 200 zł od hektara Polska się zgodziła i taka partia PiS, która twierdzi, że walczyła o suwerenność, to przecież Jarosław Kaczyński negocjował traktat lizboński. To Lech Kaczyński w tej pamięci go podpisał. To PiS głosowało za tym. 20 posłów PiS-u głosowało przeciwko, ale w wywiadzie powiedzieli, że myśmy głosowali, bośmy wiedzieli, że i tak przejdzie, więc mogliśmy sobie pozwolić na to zagłosowanie przeciwko. Banda. Państwo, żeby Państwo zdać sprawę, co się dzieje na świecie. W czyich rękach my jesteśmy? W czyich rękach my jesteśmy? Otóż powiedzmy sobie, z czego się składa ta Unia Europejska? Kto to jest ta Unia Europejska? Otóż ona składa tak. Na dole są nas urzędnicy, którzy za groszowe pensje, że za 20 tysięcy euro miesięcznie, prawda, wykonują, co się im każe. No, własną matkę to może za te pieniądze nie sprzedadzą, ale wiele im rzeczy zrobią. Prawda? I nimi się nie ma co przyjmować. Będą, jak teraz walczą o globalne ocieplenie, jutro jak się ciekawią, no walczyli już z globalnym ociepleniem, prawda, nie ma to, jest wszystko jedno, byle dostać te swoje 20 tysięcy euro. I to jest jasne. Wyżej są ludzie, którzy robią prawdziwe pieniądze. Przykładowo taki pan Al Gore na handlu nadwyżkami dwutlenku węgla zarabia 100 milionów dolarów rocznie. To są już jakieś pieniądze, prawda? I ten człowiek będzie walczył o walkę z globalnym ociepleniem, tak jak o niepodległość, prawda? Bo ma z tego trochę pieniędzy. No, to jest Amerykanin, ale w Europie też tacy są. Dajcie sprawę, że jeżeli wydajemy 900 miliardów euro w tamtej pecyletce, a w tej pecyletce zaplanowano już 960 miliardów na walkę z globciem, to proszę Państwa, to 10% z tego mniej więcej wydaje zamówienie, przychodzi do łapek tego, co daje zamówienie, nie? No to 96 miliardów to jest parę złotych dla tych ludzi, którzy rządzą. I oni będą walczyli z tym globalnym ociepleniem do upojenia. Nieważne, czy to jest skuteczna walka, czy nieskuteczna, prawda? No dzisiaj, jak widać, nieskuteczna, ale w styczniu powiedzą, że bardzo skuteczna, bo jest zimno. No, także nie ma sprawy. Nie ma sprawy. I wchodzi o 900 miliardów, a nie o to, że z czym oni walczą. I zdaję sobie sprawę. Bo kiedyś to było tak, że politycy walczyli o coś, a dzisiaj to jest banda złodziei. Zdaje się sprawę, bo patrzycie na tych ludzi, na posłów, senatorów, prawda, ministrów, komisarzy europejskich. Pamiętajcie, kiedyś polityk to był magnat, to był wielki pan, który miał pieniądze, nie zależał już na pieniądze, on walczył jakąś ideę. Dzisiaj rządzą faceci, którzy nie mają grosza przy duszy i dorywają się do polityki, żeby się nakraść. I tacy ludzie w tej chwili rządzą i są tutaj w Europie. Zdaję sobie sprawę, dopuściliśmy do demokracji. Dopuściliśmy do tego, że kołota weszła na ołtarze, a weszła na szczeble władzy i ona teraz kradnie. I wreszcie dojdziemy na szczyt Unii Europejskiej. Otóż tam rządzą ludzie, którzy, proszę Państwa, już nie walczą o pieniądze, nie walczą dla idei. Taki algorytm obowiązuje, kto ma z lewej strony miejsce, się przesuwa w lewo. Dobrze, bo jeśli ludzie przychodzą, żeby patrzeć przy ziemi, dobra? To ma wolne miejsce, żeby tam jeszcze. O, właśnie wchodzą ludzie, no właśnie, żeby mówił się. Tak. I teraz, proszę Państwa, patrzymy, kto rządzi na szczytach Unii Europejskiej. I żeby sobie z tego zdać sprawę, cofnijmy się o 30 parę lat w historii.
Jak sobie przypominacie, był wtedy kolejne pokolenie lewicy, dzieci kwiaty, Woodstock, prawda, tam rób ta co chce, tam mamy pokoleniu, narkotyki, wolna miłość, tam fajnie było. W Europie to samo. Natomiast świadoma lewicowa młodzież, a zakładała Rote Armee Fraktion, zakładała Brigadę Rosse, prawda, i walczyła z kapitalizmem, z bronią w ręku, nawiasem mówiąc, na okupowaną przez Sowietów. No i walczyli dzielnie z tym kapitalizmem, zabijając ludzi, przecież mordując, porywając i tak dalej. Ponieśli klęskę. Rote Armee Fraktion poszła do więzienia, Brigady Rosse poszły do więzienia, prawda? Dzieci kwiaty gdzieś dzisiaj są w Radio Maryja, przypuszczam, że się nie Radio Maryja. Część się zaśpała na śmierć, która to robiła, no gdzieś to się rozlazło. I wtedy facet, który się nazywał Rudy Guczkę, zapamiętajcie sobie to nazwisko, to był guru lewicy. Guru lewicy, niekwestionowany autorytet, powiedział: robimy wielki marsz, koniec tej dziecinady, koniec kopania policjantów na ulicach, prawda? Koniec bicia się z policją. Macie wchodzić do urzędników, do Unii Europejskiej, znaczy do wtedy EWG jeszcze była, do państwowych instruktur, prawda? Wzajemnie się po cichu wspierać i iść na szczyty władzy, opanować tę strukturę od środka. To było 30 parę lat temu. Dziś ci ludzie doszli do władzy. Po 30 latach ciężkiej pracy ci ludzie opanowali Unię od środka. Sprawdźcie, oni wszyscy są członkami dawnych partii socjalistycznych albo komunistycznych. Wszystko to jest jedna hołota, czerwona hołota spod naboru pana Rudy Duczkiego. Z różnych krajów, ale wzajemnie się wspierają, prawda? A perzyści wszystkich krajów łączy się. Im już nie chodzi o pieniądze, oni to robią dla idei. A jaka była idea? Poczytajcie sobie, jaka była idea tych ludzi 30 lat temu. Idea ich brzmiała: Zero growth. Zerowy wzrost. Oni twierdzili, że jeżeli będzie wzrost ludnościowy, to będzie nieszczęście, będzie wzrost gospodarczy, zabraknie węgla, stali, czego tam zabraknie, powietrza, wody, wszystkiego zabraknie, ropy zabraknie oczywiście i tak dalej. W związku z czym trzeba zatrzymać rozwój gospodarczy. Ma być zerowy. Jeżeli dziś naiwni ludzie idą do Unii Europejskiej i mówią: słuchajcie, dlaczego takie sobie podatki nakładacie? Przecież wyhamuje się rozwój gospodarczy. No to moglibyście równie dobrze pójść do pana Lewandowskiego i powiedzieć: niech pan most tak posłał tę piłkę, bo ona wpadnie do bramki. To jest ich celem. Ich celem jest zahamowanie rozwoju gospodarczego. Jeżeli ludzie pytają, dlaczego robicie walkę z globalnym ociepleniem? Przecież to te 93 miliardów obciąża gospodarkę. No tak! Oni świetnie wiedzą, że to obciąża gospodarkę. To jest ich cel, żeby był zerowy wzrost gospodarczy. Nie ma sensu ich przekonywać, bo to są ludzie doskonale zorientowani, oni wiedzą, o co chodzi. Oni działają na dobra ludzkości oczywiście. Gdyby nie ci dobrzy wujkowie, no to ludzkość by się niepohamowanie rozrastała, bogaciła i cholera by sobie było. Jeszcze by zaczęła latać na Księżyc, prawda, na Marsa i tak dalej. Na wszelki wypadek podpisano, nawiasem mówiąc, konwencję. Bo się dziwicie, dlaczego właściwie od 60 lat nie ma żadnych wypraw kosmicznych? Nie ma. Właściwie nie ma. Nic się nie dzieje. Dlaczego prywatne rakiety nie latają między Marsem a Wenus? Mamy kosmos w Sejmie. Nie, nie Sejm. Państwa podpisały konwencję, która zakazuje czerpania korzyści gospodarczych z kosmosu. No to jaka prywatna firma wtedy poleci w kosmos? Żadna. Wykończono to dokument. Mamy tutaj gnić na Ziemi, do końca świata, prawda? Mamy się nie ruszyć w kosmos, a nie tego. Mamy po prostu tutaj siedzieć, zerowy wzrost, spokojnie, stagnacja, jak było za dziadka, prawda? Teraz, prawda? Spokojnie, równo i tak dalej. Emeryci takie ustroje lubią, no. Nawet wiedzą, że może za 2 lata nam podniosą emeryturę o 20 zł, prawda? To trzeba robić.
obalić reżim oczywiście. Z tym, że powiem sobie jasno, ten reżim sam zbankrutuje. Przy konkurencji Chińczyków, którzy ani myślą walczyć z globalnym ociepleniem, czy Amerykanów, prawda? To sobie zdaje, skąd włożą te 500 miliardów na walkę z globalnym ociepleniem? No stąd, proszę Państwa, że płacimy za gaz 4 razy więcej niż Amerykanie. Pomijam Hawaje. Na Hawajach gaz kosztuje tak samo co u nas, bo trzeba go dowozić skroplony z kontynentu. Ale pomijając Hawaje, w pozostałych Stanach Amerykańskich płaci się mniej więcej 4 razy mniej za gaz niż u nas. W Chinach to samo, w Indiach to samo. Jak mamy wygrać konkurencję z tymi krajami? No jak? Zdaje się sprawę, że te potworne obciążenia powodują potworny zastój gospodarczy. Gdyby ludzie nie. Gdyby ja nie wydawał tam 3000 na ogrzewanie mojej chałupy, to ja te 3000 wydał, coś kupił, nie? Ale nie kupię, no bo to jakaś firma tam na mnie nie zarobi. To jest normalne. Te obciążenia powodują zastój gospodarczy i to jest ich cel. Powiem jeszcze raz, to nie jest przypadek, to jest ich cel. To nie są prepozorom idioci. Są to ludzie, którzy mają swój cel i oni swój cel osiągnęli. Tylko ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. Otóż oni właśnie bankrutują. Kiedyś, proszę Państwa, biały człowiek rządził światem. Biały był szanowany, bo był wykształcony. Człowiek odpowiednio wychowany, kulturalny, przebojowy, agresywny, bardzo ważne. Mężczyźni muszą być agresywni. I ci ludzie podbijali świat. Oparci byśmy o te zasady, o takie właśnie zasady, chcącemu nie dzieje się krzywda, prawda? Jakieś tam różne zasady, prawda? Prawo nie działa wstecz, jakieś takie zasady naszej cywilizacji. Otóż ci, którzy rządzą się Unią Europejską, przed wielu lat narzucają nam zasady antyeuropejskie. Zasady prawo unijne jest dokładnie antyeuropejskie. Zawiera zasady całkowicie sprzeczne z tym, co było w Europie. Nasza cywilizacja była oparta o prawo jeszcze chaldejskie czasami, prawda? Egipskie, greckie, rzymskie, żydowskie, chrześcijańskie, różne kwalifikacje naszej cywilizacji. Ale jakoś tak się ładnie dobrały. Nasza cywilizacja to są ludzie, prawda, z pewnymi wartościami, pewnymi normami. I to jest tak jak z genami w organizmie. Jak organizm ma dobre geny, to przeżywa i się rozmnaża. Jak organizm ma złe geny, no to wegetuje albo ginie. Otóż nasza cywilizacja miała dobre geny. Nasze zasady, te geny cywilizacji, były dobre, bo myśmy panowali cały świat. Gdyby dobre były geny Indian Navajo, to oni by odkryli Europę i panowali cały świat. Ale nasza cywilizacja miała dobre wartości, słuszne wartości. Skąd nie słuszne, to bo opanowaliśmy cały świat. I przyszli ci ludzie, nauczyli nam odwrotne wartości. Jaki efekt? Kiedyś myśmy kolonizowali świat, dzisiaj nas kolonizują. Przyjeżdżają coś muzułmanie, Arabowie, prawda, Chińczycy ze wschodu, prawda. Wszyscy się z nas śmieją w tej chwili. Europa jest pośmiewiskiem. Deutsche Wirtschaft jest takim pośmiewiskiem na świecie, jak Polnische Wirtschaft przed II wojną światową. To jest pośmiewisko. Armia. To jest pośmiewisko. Wiecie na przykład, że jak była wojna, że jest ciągle wojna w Afganistanie, to armia amerykańska, na którą napadli jacyś talibowie, wezwała na pomoc helikoptery. Akurat były niemieckie pod ręką. One przyleciały, rozumiecie? I ostrzelały talibów, bardzo dzielnie strzelały. O 16 powiedzieli przerwa obiadowa i odlecieli. To jest wojsko. Śmiech na serio. Armia niemiecka ma ten godziny miłości w koszarach dla homosiów. No, bardzo, bardzo miła być może armia, ale powtarzam, nie jest to specjalnie groźna na... No tak, tak. Otóż proszę Państwa, ja mnie oczywiście tam oczywiście w armii niemieckiej są tacy, którzy się wściekają na to i ten brzut w razie go mogą odrzucić, ale na razie czy to jest. Kierownictwo tej armii jest humorystyczne. Nawiasem mówiąc, minister obrony RSN-u powiedział, że nasz minister powiedział to samo zresztą, że nie pośle wojsk do Sudanu, bo tam jest niebezpiecznie.
Kiedyś było tak, że się żołnierz posyłał tam, gdzie jest niebezpiecznie, nie? A nie tam, gdzie jest bezpiecznie. Po co posyłać żołnierzy tam, gdzie jest bezpiecznie? No, to jest po prostu humoreska. Teraz cywilizacje się wszyscy śmieją. Popatrzcie Państwo na przykład na to, co się stało 12 lat temu w Srebrenicy. Gdzie dwa bataliony holenderskie, uzbrojone po zęby, na przyszłą broń, schroniły 8 tysięcy Bośniaków. I przyszło trochę Serbów i powiedzieli, że wydajcie nam tych Bośniaków, bo jakie to będziemy strzelać. No i wojska holenderskie pochowały do piwnicy, a tamci zgwałcili wszystkie Bośniaczki, wymordowali wszystkie Bośniaki. Według wartości europejskich, jak się kładzie na ziemi i coś się temu strzela w łeb. Tak się robiło w stacji rzymskim z Turami. Tym ludziom królowa holenderska, już w tej chwili nieaktualna, 9 miesięcy temu wręczyła medale za służbę w Bośni. To jest parodia. To jest parodia. Gdzie my żyjemy, proszę Państwa? Parodia świat. To, że nas jeszcze nie wyrżnęli, to tylko czekają w spokoju. Wchodzą sobie muzułmanie, prawda, coraz więcej. I za 5-10 lat po prostu wrzucą hasło wyrżnąć i koniec. Więc nie szanują w ogóle, jak nas szanować. Ja, proszę Państwa, półtorej roku temu, znaczy trochę więcej, Rada Szkolnictwa Anglii i Walii wydała zarządzenie, że nie wolno w szkołach przed Bożym Narodzeniem korportować kartek z Bożym, z Jezuskiem, Matką Boską, bo to może naruszyć uczucia muzułmanów. Ciekawe, że jakoś Żydów uczucia, żeśmy się nie bali naruszać, prawda? Tylko muzułmanów, no bo ci mogą tu wnosić nogą, prawda? Albo wyjąć muszę i podejrzeć komuś gardło. Się boimy. Się boimy. No. Otóż, proszę Państwa, nie dość, że jesteśmy tchórzami, to jeszcze jesteśmy durniami, bo po dwóch dniach wielki imam Anglii, istnieje już wielki imam Anglii, ogłosił, że on nie rozumie, o co chodzi, ponieważ zgodnie z Koranem Chrystus jest wielkim prorokiem Boga, Matka Boska jest czczona jako matka wielkiego proroka, nie ma najmniejszego pojęcia, dlaczego miałoby to naruszać uczucia religijne muzułmanów. Czyli nie dość, że jesteśmy tchórze, to durnie. No śmieją się z nas po prostu. Zdajesz sprawę, jak oni się muszą z nas śmiać? Ty zdajesz sprawę? W tej chwili jeszcze ci ludzie przyjeżdżają, prawda? I jeszcze daje się im zasiłki. Przyjeżdża menelstwo z całych krajów arabskich, bo przecież nie ludzie poważni, nie kupcy poważni przyjeżdżają, nie pracownicy chcą pracować, tylko menelstwo przyjeżdża. W tej Francji przyjeżdża facet, ma te 4 żony, prawda? Zgodnie z prawem francuskim tylko pierwsza z jego żona, pozostałe są samotne matki z dzieckiem, więc dostają bardzo duże zasiłki. Więc facet nocą pracuje, żeby zasiłki były jak największe, prawda? A w dzień nie mam już nic do roboty, bo, bo żyje z tych zasiłków, a to samochód podpali, prawda? A to kogoś tam pobije, albo zarośnie, albo coś tam. Po prostu z nudów, bo już nie ma co robić. Ściągnęliśmy sobie na kark największe menelstwo świata i to menelstwo podejrzewa nam gardło. Nie mam, Polska ma jeszcze szansy, u nas tego nie ma. Jak proszę Państwa, byli uciekinierzy z Egiptu, tam z Libii, z Tunisu, jak były te trzy rozruchy, no to wtedy Grecja, Włochy, przede wszystkim Francja poprosiły pozostałe Eurostany o pomoc, żeby przyjęły część tych ludzi do siebie. I wtedy rząd polski był przez jeden dzień na ustach całej postępowej Europy, bo rząd polski ogłosił, że przyjmie 6 rodzin. Polski, więc wielkoduszność rządu polskiego, prawda, wzbudziła uznanie całego postępowego świata. Niestety na drugi dzień fala entuzjazmu wygasła, ponieważ te 6 rodzin ogłosiło, że do Polski nie przyjedzie, bo zasiłki w Polsce są za niskie. I chwała Bogu, że są za niskie. No tak, ale przecież jeżeli nie daj Boże wygra PO ze spółki SLD, to zaraz podpiszą kartę praw podstawowych i zasiłki się wyrównają, nie? Z tym, co są na zachodzie. Sprawiedliwość społeczna musi być, nie? Także, proszę Państwa, jest to, ci ludzie kręcą sobie bat na własną społeczność, nie zdają sprawy w tym wszystkim, bo doktryna dla nich, są lewicowcy, doktrynalni, rzeczywistość na nich w ogóle nie wpływa. Pamiętam, kiedyś byłem w Ameryce 25 lat temu już, i, proszę Państwa, w The Harper's czytałem sprawozdanie z wycieczki, bo były wycieczki po Związku Sowieckim, w Związku Sowieckim, i
była wycieczka w Wojsku Sowieckim, czyli sami emerytowani członkowie partii komunistycznej wybrali się na tę wycieczkę, no i dziennikarz się między nimi wmieszał, prawda, i pojechał na tę wycieczkę i powiedział, jak to wyglądało. Oni lądowali, prawda, tam w hotelu nie było ciepłej wody. Nie macie. Ale związki zawodowe działają. No to dobrze, to trudno, nie macie przygody, ale związki zawodowe mają prawo. Potem płynęli statką po tym, nie ma papieru toaletowego. Nie ma papieru, to nie ma. Ale u was jest równouprawnienie kobiet. Jest równouprawnienie kobiet. No to w porządku. To nie ma papieru toaletowego i tak dalej. Otóż ci, którzy rządzą teraz Unią, są tego typu doktrynerami. Nieważne, że wszystko zawali, ale doktryna jest najważniejsza. Żebyście wiedzieli, że jedną z głównych sił tej, która tutaj stoi, to jest Wielki Wschód Francji. To jest taka organizacja, która udaje masonerię, ale masoneria ją uważa za podejrzaną jaciekę komunistyczną i nie uważa jej za masonerię. Wielki Wschód się nazywają. Mają tam wielkich mistrzów, tam stopnie i tak dalej. No i ci ludzie, proszę Państwa, oni co roku składają kwiaty na grobach kogo? Komunardów. Komunardów pomordowanych słusznie, jak najbardziej, prawda? W 1987 roku. Oni nie ukrywają, że to są... A ja nie wiem, czy wiecie, że Wielki Wschód, jak pan Nicolas Sarkozy był jeszcze wtedy premierem Francji, prezydentem, nie premierem, tylko był minister spraw wewnętrznych, proszę bardzo, to on powiedział, przyjmując delegację Wielkiego Wschodu, Wielki Wschód Francji u mnie w gabinecie jest u siebie w domu. Wielki Wschód, tak jak sobie mówiąc dwa lata temu, że podawano maleńkimi literkami, na nikt nie zwracał uwagi. Wielki Wschód odwiedził Brukselę i dostał od Komisji Europejskiej zlecenie i pieniądze na sporządzenie podziwów historii dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Będziemy mieli podziwów historii opracowane postępowo, prawda, zgodnie z tym wszystkim, co chce życzyć Wielki Wschód. Bardzo skrajnie lewicowa organizacja. Co w ogóle nie zdaje się sprawy z tego, co jest, co się dzieje na świecie. Bo wiecie Państwo, po raz pierwszy w historii poznałem sytuację, w której mamy nadmiar wszystkiego. Zawsze ludzkość miała brak, wszystkiego brakowało. Więc trzeba było się sprężyć, ustrój musiał być dobry, bo ja byśmy zginęli z głodu, prawda? Ludzie musieli być sprawni, bo ja się umarli z głodu. Dzisiaj nie trzeba nic, bo się położyć brzuchem do góry, zanim się zasiłem, prawda, i coś. Zginęła selekcja naturalna. Wszystkiego, i ludzi, i systemów, i ustrojów. I dochodzą do głosu fanatycy, którzy mogą zmarnować 10% tego, cośmy zarobili, ale byle swoje fantazje zrealizować. To jest pewnie przekleństwem, że nauka i technika spowodowała, że nikt się z głodu nie umiera. Kiedyś tam z jednego ziarna pszenicy rodziło się 2, potem 5, potem 10 i 63 ziarna. Mamy nadwyżki żywności, tym nie wiemy co robić. Nie wiemy co robić. Także w wyniku tego oni mogą zmarnować ogromne pieniądze i ludzie mówią, a no dobrze, to tak, ale jakoś się żyje, prawda, no tego, no. Zrobić jakąś taką zmianę zasadniczą, cholera wie co z tego będzie. A my mówimy wam tak, wasze wysiłki idą na marne. Zamiast nie macie pracy, nie macie sensownego zajęcia, zamiast pracować bojacie głupawe papierki, a świat czeka. Świat czeka. Gdybyśmy rządzili, to za 7 lat, mówiłem parę lat temu, Polak stanąłby na Marsie. Nie ma żadnych problemów. Pieniądze, które zmarnowano na budowę stadionu narodowego, w ten sposób ukradziono z tego i zmarnowano 80%, to, proszę Państwa, wystarczyły na to, żeby Polak stanął na Marsie. Pod warunkiem, że robiła to prywatna firma oczywiście, bo gdyby była państwowa, to by trzeba było tych pieniędzy 30 razy tyle. Ale prywatna firma by sobie z tym wydała sprawę. Czyli dajcie sprawę, że lot Spaceship One, Spaceship One kosztował około 3 milionów dolarów, natomiast projekt Blueprint Airbusa kosztował 380 milionów. Blueprint, nie jakiś tam jakiś model tego, nie, sam ten projekt na papierze. Bo to wiadomo, że pieniądze są publiczne, więc to ciocie zamówimy jako eksperta, czy fotel jest wygodny, prawda? Wujek nam powie to czy tamto, no i 380 milionów poleciało na bitonę.
Tak się marnuje nasze pieniądze. Musimy mieć te pieniądze w rękach, bo płacimy ten gaz 4 razy mniej, prawda, za energię, pracę mniej, za benzynę, czyli płacimy złoty 20 czy 2 złote, a nie 5,60. Musimy mieć te pieniądze, by wiedzieli, co z nimi zrobić. Tak? Oni też wiedzą, co zrobić. Swoich fachowków nakarmić, prawda, żeby potulnie wykonywali sobie przekaże, a oni realizują swoje cele nakreślone 30 lat. Trzeba ich podziwiać. Trzeba ich podziwiać, ci ludzie konsekwentnie to zrobili. Teraz bardzo ciężko to obalić. Bardzo ciężko, bo dzięki tym nadwyżkom finansowym oni mają te pieniądze, przekupują sobie ludzi i naprawdę to jest ciężko. Parę to musi bankrutować. W tej chwili wszystkie te państwa są bankrutami. Zdaję sobie sprawę, Chiny mają w tej chwili, nie pamiętam ile, 60 chyba bilionów dolarów nadwyżki, miliardów oczywiście dolarów nadwyżki, natomiast bilionów. Natomiast Amerykanie mają już biliardy dolarów do tyłu. Reszta świata, wiadomo, ma podobnie białego człowieka. Przecież to spłaci. Co to spłaci? To są wszystko bankruty. Na razie Chińczycy kupują Hiszpanię. Nie wiem czemu nie Polska, akurat Hiszpanię sobie kupują, bo podobają się plaże i tak dalej. Ale proszę Państwa, przecież to wszystko jest bankrutem. Wszystkie fundusze emerytalne są bankrutami. Przecież w normalnym kraju jest tak, że ludzie się dobrowolnie ubezpieczają, no i te pieniądze tam te firmy mają, prawda, inwestują to w to czy w tamto, w złoto, w srebro, w diamenty, w ziemię, w obligacje, manipulują tym wszystkim, żeby ludzie mieli te pieniądze. W kraju socjalistycznym jest to przymusowe, czasami nawet państwowe, ale też ten fundusz emerytalny istnieje. Dzisiejsze państwa tych pieniędzy nie mają. Wszystkie te pieniądze składane do funduszu emerytalnego zostały już przejedzone, przepite. I tylko od was pieniądze, czekają na to, aż wy zapłacicie im podatek i oni z tych pieniędzy, składkę emerytalną, i oni tę składkę zanoszą jako wypłatę, prawda, tym emerytom. No dobrze, jak jeszcze 3 miliony wyjadą za granicę, co będzie? Co będzie? Pan Wysowski, prawda, obiecuje tutaj, że rzeczy niestworzone, to w ogóle to człowiek wygaduje, to przecież przechodzi ludzkie pojęcie. Na przykład dzisiaj ogłosił, że rzeczywiście wzrost gospodarczy Polski wyniesie 1,1%, ale w 2017 wyniesie 3,57%. Tak sobie wyliczył, prawda, precyzyjnie, że tak będzie dobrze za 4 lata, kiedy jego już oczywiście nie będzie umarł, bo to jest istotne. Ci ludzie sobie kpiny teraz robią. Kto wierzy tym statystykom, ten po prostu sam sobie jest winny. No skąd on może wiedzieć, co będzie za ten? Właśnie co on mówił 3 lata temu, podaje z tym, co jest teraz. Jeszcze raz powtarzam. Celem tych ludzi na górze jest budowa najlepszego ustroju świata, czyli socjalizmu, a celem tych na dole jest nakraść. Oto tam. I żeby nie było żadnej wątpliwości. Żeby nie było żadnej wątpliwości. Taki ustrój ma. I w tym ustroju jesteśmy tylko niewolnikami, małymi dziećmi, można powiedzieć. Natomiast to są panowie, którzy nami rządzą. I my chcemy obalić niewolnictwo. Dlaczego jest takie są złe wyniki gospodarcze? A no dlatego, że ustrój niewolniczy jest niewydajny gospodarczy po prostu. Tyle. Tragiczna sytuacja polega na tym, że przy tych ogromnych możliwościach technicznych udało się zrobić taką katastrofę gospodarczą. Naprawdę jest niestalne, prawda? Porównajcie Państwo sytuację Polski. Polska w 1982 roku, prawda, pierwszym, i Chin. Otóż w Chinach byli twardogłowi, którzy chcieli przywrócić taką wielką kulturalną rewolucję kulturalną, prawda, Kamszeng, wdowa po Mao Zedongu i tak dalej, banda Tworga. I przyszedł ten Xiaoping, bo armia się przeraziła tym, co się dzieje, bo armia dostała wiadomości z Kambodży, co się stało wdowa Pol Pota. Mieli prawdziwe wiadomości. Więc przerażona armia wsadziła ich do kryminału, poprosiła ten Xiaopinga o rządy. Ten Xiaoping wprowadził kapitalizm, bandę Tworga pakowano
do więzień, zresztą w dobę pomocy trunku grzecznie popełniła samobójstwo. Nie wiem, czy syn samobójstwo jej pomógł, czy nie, ale popełniła. I proszę Państwa, jak studenci chcieli zrobić lewicową socjaldemokrację na Tiananmen Mendoz, tą strzeloną z czołgów, i w wyniku tego Chiny wprowadziły normalny ustrój i dzisiaj są drugim państwem świata, a za dwa lata będą najpotężniejszym państwem świata. Wszyscy są zachwyceni, jak się pojawia facet, który chce zachodniej demokracji, no to jak w starym dowcipie o Leninie, prawda, worek nawet na komisariat od razu, jak tu jest kogoś jak wariata, prawda, widzą dokładnie, co się dzieje u nas, co się dzieje tam. Zresztą w krajach arabskich, nie wiem, czy wiecie. Tacy ludzie z Europy Zachodniej, ci demagozy, prawda, amerykańscy, mówili, niech oni przyjadą do nas, zobacz, jakie są swobody, prawda, na studia przyjadą. Oni przyjeżdżają na studia, 80% wraca do swojego kraju i nigdy u nas tego, co tam, nigdy tych pochodów homosiów, gejów, żeby kobiety się kłóciły z każdym na ulicy, prawda? Nie, tego u nas nie będzie. Wracają do kraju, tego u nas nie będzie. I korupcja, i głupoty u nas nie będzie. I to samo z Chińczycy. Skąd Chińczycy mają tyle wiadomości szpiegowskich? No, od danych szpiegów, którzy widzą upadek tego ustroju, szpiegują dla Chińczyków. Bo tam są, widzą ich nadzieję na odrodzenie świata. Czy Państwo sobie zdali z tego sprawę? My po prostu umieramy. Nie ma dzieci, starzejemy się, umieramy. Nie o to chodzi, że, czy będzie ilość Polaków spadnie z 30 milionów do 38 do 30, to chodzi o to, że w 30 milionach 20 będą emeryci. To jest problem. I to samo jest w innych krajach. Przecież Polska będzie graniczyła za 20 lat nie z jakimiś Niemcami, tylko z Kalifatem Saksonii albo z Emiratem Mecklenburgii. Na jedno dziecko białe wolą ośmioro muzułmańskie. We Francji jeszcze gorzej. Czy gorzej? Bo lepiej, jak to lubi. Kwestia gustu. Nie, ja Państwu powiem, będę szczery. Mało kto zna historię. W IX wieku Arabowie rządzili na Półwyspie Pirenejskim. Wtedy było też globalne ocieplenie. Szli się na pół. I Hiszpania kwitła. W porównaniu z uciskiem Unii Europejskiej rządy Arabów byłyby dla Europy ulgą. Podatki są bardzo niskie. Co prawda chrześcijanie i Żydzi musieli płacić dodatkowy podatek, a to jest bardzo niewielki podatek. Ale była wolność. Z uciskiem Unii, to rządy muzułmanów były nawet bardzo dobre, gospodarcze. Tylko nie wolno było, prawda, mieć na wierzchu krzyżyka, prawda? Nie wolno byłoby próbować nawrócić muzułmanina na chrześcijaństwo, na śmierć się od razu. Z kościołów krzyże by musiały przejść do środka, na wierzchu by ich być nie mogło być dzwony nie wolno by dzwonić. Ale poza tym nie robić takiego strasznego nie stało. Zresztą też we Francji zakazują noszenia krzyżyków w tej chwili. Co za różnica. Tego też sobie zdanie sprawy. Duże pytanie mam. Za chwilkę kończę już. Ile masz dzieci potomstwa? Słucham? Przepraszam, ja chyba z Panem nie jestem ty, ale mam naprawdę... Mam grubo ponad piątkę. No. I proszę Pana, i sam je utrzymuję, nie żyją zasiłków moje dzieci. No to właśnie. Dziękuję. Proszę Pana, co się dzieje dalej? No, po prostu umieramy. No pochyły drzewo wszystkie kozy skarczą. Jak jest mały cień... To dlaczego nie dacie nam mieszkań, i których będziemy... Małe dziecko dostanę od Państwa mieszkanie. Ja będę rodzić dzieci. Ja mam Pani niedawne mieszkanie. Otóż byłem Pani o tym, prawda jest taka, że rodziny biedne rodzą na ogół więcej dzieci niż rodziny zamożne. Ja wie Pani co, byłem ze 20 parę lat temu w takim zebraniu, pewnie są za komuny upadające, zaraz po jej upadku. Na tym zebraniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. I tam, proszę Panią,
taki profesor, opozycja, taka lewicowa opozycja, który w pewnym momencie powiedział, że za komuny jak było, tak było, człowiek nieraz czekał 20 lat, ale pod wysadę dostał mieszkanie. W tym momencie stała taka instytutorka profesorstwa, taka 23-4 lata, w pani wieku mniej więcej, i powiedziała tak, a ja, panie profesorze, z mężem przez 2 lata nie miałem urlopu. Przez 2 lata sprzedawaliśmy w urlopie parówki na plaży. I myśmy sobie mieszkanie kupili. Po prostu. Otóż... A to dlaczego polityka państwu niemieckiego? Natomiast pytanie jest oczywiście, dlaczego takie podatki od tych mieszkań, prawda, podatki od materiałów budowlanych i tak dalej. To jest oczywiście właściwe pytanie. Natomiast na przykład nie możemy pani dawać mieszkania, bo dawać. Właśnie na tym polega historia socjalizmu, że dają. A my nie chcemy dawać, bo chcemy pozwolić ludziom, żeby sobie zbudowali. Nie karać ich podatkami. Jak może istnieć ustrój, w którym istnieje podatek dochodowy, prawda? Czyli człowiek, który dobrze pracuje, płaci grzywnę za to, prawda? Jeżeli pracuje, ten wyższa grzywna, a jeżeli jest podatek dochodowy progresywny, to jak pracuje 2 razy lepiej, to 4 razy wyższa grzywna, nie? Znaczy, to jest absurdalny system. Mówi się państwu, że taka wartość europejska, która normalna, to jest kto nie pracuje, niech też się nie wie. Oczywiście wartość unijna jest dokładnie odwrotna. Każdemu trzeba dać zasiłek, żeby broń Boże, prawda, żeby zawsze miał co jeść. Żeby miał mieszkanie oczywiście też. Sami sami to im wychodzi, bo nie mają pieniędzy, ale chcieliby jak najbardziej dać każdemu mieszkanie. Albo inna wartość, proszę panią. Czy państwo sobie dają sprawę, że dzisiaj się głosi wartość, no, państwo nie uwierzą, ale nawet z najwyższych ust głosi się hasło, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Jak to? Życie ludzkie jest najwyższą wartością? To co to? Człowiek, który oddał swoje życie za, ja wiem, ojczyznę, w obronie honoru, w obronie kobiety, dziecka, za wiarę, to jest idiota? No ci żołnierze holenderscy pochowali się do piwnicy właśnie dlatego, że uznali, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Trzeba się pochować. Jak można głosić, że życie ludzkie jest najwyższą wartością? Wtedy nikt nie zaryzykuje życia. To Arabowie muszą wygrać, bo oni wierzą, że człowiek może swoje życie poświęcić. Prawda? Swoje życie poświęcą i wygrają na 100%. Cywilizacja oparta o zasadę, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, nie może przetrwać. Nie ma cienia szansy na przetrwanie. Przyjdzie dowolny facet, nie musi być muzułmanin, chwyci na przykład dziecko i mówi, dajcie $1 miliard, bo podręczne mu gardło. I trzeba mu dać, no bo skoro życie ludzkie jest najwyższą wartością, no to jest wyższą niż miliard, nie? Trzeba mu dać. Jak można głosić coś takiego, że życie ludzkie jest najwyższą wartością? To jest coś nieprawdopodobnego. Ja słyszałem to z ust wysokich dostojników kościelnych. Wydawało się, że oni wierzą w Boga, a nie w człowieka, ale to jest złudzenie. Księża już dawno nie wierzą w Boga, przynajmniej znaczna ich część nie wierzy w Boga. To chyba chodzi o życie nienarodzone. Niektórzy wierzą, tak, znam takich, którzy wierzą. Tak. Ale niestety niektórzy idą tam, bo są z tym pewne beneficje związane. Także, proszę Państwa, wszystko upada. Wszystko upada, proszę Państwa. Wszystko upada. Teraz pytanie. Polska ma jeszcze szansę się odrodzić. U nas nie ma muzułmanów, u nas nie ma Chińczyków, którzy są kupieni. Mamy tylko też okupantów z tam różnych PiS-ów, PO i innych tam SLD i PSL-ów, prawda? Nie wspominając o ruchu Balikota i panu Ziobrze, właśnie pana Sześciorga już można powiedzieć. I ci ludzie nam nie pozwalają rozwinąć swoje skrzydła. Oni muszą z nami rządzić. Po prostu nie mogą znieść. Zrozumcie, żeby się usprawiedliwiał w pewnym sensie. Państwo, wyobraźcie sobie człowieka, który skończył 2 fakultety. Czy on może pozwolić, żeby kobieta karmiła dziecko tak, jak sama chce? No nie! On czuje się w obowiązku narzucić tej kobiecie, jak ma karmić swoje własne dziecko. No bo on wie lepiej, nie? Bo ma 2 fakultety, a to jest prosta chłopka. Więc on jej każe. Czy chce, czy nie chce, prawda, żeby karmić nie pierwszą, tylko mlekiem, a teraz właśnie czyli jest odwrotna woda, żeby karmić pierwszą, a nie sztucznym mlekiem, prawda? I bo on wie lepiej. On nie potrafi się zgodzić, żeby ludzie sobie urodzili i życzyli, jak sami chcą. Sami chcą sobie unieść skrzydła, powiedzą, no, a jak chcę pieniądze, zamiast płacić te, jak są 2 osoby w rodzinie pracują, to jest 1800 zł, tak, składki emerytalne. To ja wolę wydać 1800 na kształcenie mojego dziecka, zapłacić mu za dobrą naukę, nie za te dzisiejsze polskie studia, bo za dobrą naukę, zapłacić i potem jakby będę miał tych dzieci, to co to jest dla dziecka utrzymać starych rodziców? Nie, ja czy chcę, czy nie chcę, ja muszę tym dzieciom odebrać od ust i wpłacić składkę emerytalną. Nie wolno powiedzieć, że jesteś w zesie. I to jest właśnie
okrucieństwa dla tego niewolnictwa, w którym żyje. Bo oczywiście właściciel niewolnika ma prawo powiedzieć niewolnikowi, drogi niewolniku, ty masz się samochodem, jadą samochodem, zabierz pasem. Ja za ciebie zapłaciłem i nie chcę sobie, że tym się zabił. Człowiek wolny się zabijał sobie, a nie komuś. W którym niewolniczym oczywiście on ma prawo nie kazać. Ale żeby wolnemu człowiekowi kazać we własnym samochodzie zapinać się pasem, to jest drobiazg, a to pokazuje tę istotę tego systemu, w którym mój pan mówi mi, co ja mam robić w moim własnym samochodzie. Mój pan mi mówi, że nie wolno mi palić, bo to jest dla mnie niezdrowe. A może ja wolę sobie palić i mówię, mam lat 40. Ale wtedy 27 lat nie będę płacić składki emerytalnej. Więc mój pan dba o mnie. My chcemy wrócić do normalności, kiedy człowiek sam decyduje o sobie za swoje pieniądze, prawda? Jak chce, to pali marihuanę, jak chce, to sobie kupuje lekarstwo w aptece, prawda? Może mu zaszkodzą, może nie, prawda? Jeżeli mu zaszkodzą, no to przecież chwała Bogu, że idiota zejdzie z tego świata. Jednego idioty mniej, to państwo jest zdrowsze, nie? Selekcja naturalna, chyba wierzymy w Darwina, nie? Selekcja naturalna musi być, nie? Niech idiota zejdzie z tego świata. Oczywiście. Jeżeli człowiek chce palić marihuanę, a nie umie, czy heroinę, a nie umie, to zejdzie z tego świata i bardzo dobrze. Po co nam ten narkoman, prawda, potencjalny, który w razie czego potem wjedzie autobusem w tłumie i zabije 30 osób. Sam zejdzie z tego świata, szczęśliwie zrobi sobie złoty strzał i go nie ma. I chwała Bogu. Spoko. Nie ma sensu się tym wszystkim zajmować. Także to jest normalny kraj, w którym, proszę Państwa, działa zasada chcącemu nie dzieje się krzywda. Wtedy się odrodzimy. Bo ludzie będą czuli się u siebie w domach, że oni decydują o swoich dzieciach, oni decydują o tym, co zarabiają, prawda, jak wydają, jak źle wydadzą pieniądze, żona da im po łbie i na drugi miesiąc dobrze wydają pieniądze. Prawda? Także, proszę Państwa, to jest normalny kraj. A dzisiaj jesteśmy w tym niewolników. I my wzywamy jedno, obalić ustrój niewolniczy. Kongres Nowej Prawicy mówi, że jedyną szansą Polski, a mamy jeszcze szansę, reszta Europy Zachodniej jest moim zdaniem stracona. Rosja jest chyba stracona, podobno już 1/3 armii rosyjskiej to są już muzułmanie. Rosja jest moim zdaniem też już stracona. Natomiast my mamy akurat szansę. U nas akurat jeszcze nie ma ani muzułmanów ze wschodu, ani z zachodu. Mamy szansę, ale musimy odrzucić tę skorumpowaną klasę polityczną i wrócić do normalności. To jest duże działanie, ale tłumy, które są na moim spotkaniu, świadczą o tym, że warto to zrobić. Dziękuję Państwu za uwagę.